Szanowna pani marszałek, panie ministrze, chciałbym zapytać o kwestię planowanej budowy kolei z Katowic do Pyrzowic, która to inwestycja może być dobrą ilustracją problemów z inwestycjami PKP PLK. W latach 2005-2007 ustalono przebieg tej trasy kolejowej od Bytomia przez Piekary Śląskie, dalej gminę Bobrowniki do portu lotniczego Pyrzowice. Długo trwały zabiegi lokalnej społeczności, samorządowców, aby przekonać, że optymalnym rozwiązaniem byłby przebieg trasy Katowice-Chorzów-Bytom, Tarnowskie Góry, Pyrzowice, Zawiercie-Katowice, zwłaszcza że inwestycja ta przebiegałaby w większości przez używane obecnie trakcje, czy polegałaby na otworzeniu dawniej istniejących torów. Wydanie środków na taki wariant przebiegu kolei byłoby też o wiele bardziej racjonalne. To prawda, wydłużyłoby o kilkanaście minut czas przejazdu na trasie Katowice-Pyrzowice, ale ta trasa mogłaby przejąć olbrzymią część codziennego ruchu osób przemieszczających się codziennie do pracy czy na studia wewnątrz aglomeracji górnośląskiej. PLK ogłaszała już terminy przeprowadzenia tej inwestycji, jednak ostatnio zaczęły pojawiać się problemy. Zaledwie tydzień po podpisaniu umowy na dokumentację projektową okazało się, że PLK nie uzyskała dofinansowania ze środków europejskich na realizację tej inwestycji. Chciałem zadać pytanie, z czego wynikało nieuzyskanie na czas decyzji środowiskowej, które wpłynęło na nieuzyskanie tego dofinansowania. Czy były to przyczyny obiektywne, czy też może dowód nieudolności PLK? Chciałem prosić pana ministra o osobiste, szczegółowe zainteresowanie się tą inwestycją, dopilnowanie, aby PLK wszystkie dokumenty na czas sporządziła i aby ta inwestycja była realizowana. Dziękuję bardzo, panie pośle.